Witajcie kochane dzieciaki, ale się cieszę, że wracamy do naszej komnaty kuchennej. Oczywiście pamiętajcie, że mamy całą playlistę fantastycznych, różnych dań, które mogą zrobić dzieci. Do tego Was zachęcamy. A dzisiaj dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza to taka, że nasze danie będzie przygotowywała osoba, która chyba jest moim zdaniem najbardziej szaloną kucharką w całym naszym programie. Możecie zobaczyć sobie na przykład, jak ona robi dania, które kończą się w ten sposób, że zjadamy miotełkę, albo żabę, albo jeża. I to wszystko jest pyszne. A dzisiaj ciocia Lucy, bo o niej mówię, zaproponuje nam zrobienie czegoś takiego podobnego z ciemnym tutaj opakowaniem, zielonym na górze, tylko że to będzie kwiatek całkowicie i w całości jadalny, więc nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. I druga niespodzianka. Dzisiaj poznacie nowego ojca, który wchodzi z wielkim impetem do naszej kuchennej przestrzeni. Jest fantastyczny, ma wspaniały uśmiech, kocha dzieci, a czy kocha gotować? Nie wiem, okaże się dzisiaj. Ojciec Paweł. A więc idę po nich, a Wy się przygotujcie na fantastyczny odcinek. Jadalny kwiatek. Witajcie, kochane dzieci. Szczęść Boże, cześć. Dzisiaj razem z ojcem Pawłem podejmujemy wyzwanie cioci Ingi i będziemy robić jadalne doniczki. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Będzie wyglądało pięknie i mam nadzieję, że równie pięknie będzie smakowało. Na początek musimy rozpuścić czekoladę. Bierzemy czekoladę, kruszymy ją i rozpuszczamy w tak zwanej kąpieli wodnej. Już rozpuszczaliśmy czekoladę. Mamy tutaj już przygotowany garnek, miskę z wodą i już jedną czekoladę tutaj wrzuciliśmy. Teraz dorzucamy jeszcze więcej czekolady. Po prostu tak sobie wrzucamy bez żadnego... Po prostu rozpuszczamy, tak. Musimy połamać i wrzucić do środka. Patrz, jak to fajnie wygląda. My tutaj szalejemy i rozpuszczamy dużo, ale Wam wystarczą dwie lub trzy czekolady, w zależności ile słodkich przekąsek będziecie chcieli zrobić. Ważne jest mieć zawsze jedną czekoladę więcej, którą można zjeść w czasie robienia innych rzeczy. Plan doskonały, to jest właśnie, że jedno do podjadania, czyli będzie sam raz. Rozpuszczamy, mieszamy i czekamy, aż cała czekolada się rozpuści. Patrzcie, jak to fantastycznie wygląda. O! Mieszamy, mieszamy, to chwilę potrwa. Musimy uzyskać taką płynną konsystencję. I zaraz Wam powiem, co robimy dalej. Nasza czekolada już jest rozpuszczona. Patrz, jak to super wygląda. Kapitalne, kapitalne. I teraz mamy tak, zadanie. Tak. Bierzemy kubek, może być plastikowy albo papierowy, i oblewamy go w środku czekoladą. Tak jest. Tylko nie cały. Tylko my możemy na przykład tutaj do tego wzorka, tak żeby część została, bo będziemy to potem nacinać, żeby nie nacinać czekolady. Czyli prostu ja robię tak, wlewam sobie do środka, ciach i w taki sposób, tak? Tak, tak. O, to sobie spróbuję wygładzić łyżeczką środek, żeby to wyglądało w taki sposób. O, tak. Zobaczcie. Czy tej czekolady ma być dużo? Musi być dosyć grubo. Dlatego, że będziemy to później chłodzić i zdejmować ten plastikowy pojemniczek i to musi być na tyle dużo czekolady, żeby to było twarde. A rozumiem, czyli to będzie taka foremka. To będzie taka foremka, do której włożymy nasz pyszny deser. Foremka też będzie pyszna, jak będzie z czekolady. Wygląda to dosyć niesamowicie. Niesamowite. Ja teraz będę to kulać sobie, tak żeby to zastygło. Jak mamy już tak oblane, to możemy włożyć do zamrażarki na co najmniej pół godziny, ale wcześniej możemy jeszcze zmrozić część i później jeszcze raz wysmarować, czyli tak się troszkę, żeby uzyskać tą grubszą ściankę. To jeden jest, powiedzmy, gotowy. Ja chyba za dużo wlałem tutaj czekolady. Teraz nie ma za dużo, będzie po prostu bardziej słodki, bardziej słodki deser. Nie ma za dużo czekolady, słyszycie? Przygotujemy sobie jeszcze następne. I w taki sposób przygotowujemy około 1000 kubeczków.
Jeśli chcemy mieć 1000 deserów, to musimy przygotować 1010 kubków, bo to odrywanie potem zobaczycie, że czasem się niszczą te kubeczki, więc... Trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Tak jest. Mamy przygotowane nasze kubeczki. Idziemy teraz je włożyć do lodówki, do zamrażarki. Nasze kubki mrożą się w zamrażarce. Kolejnym etapem jest, robimy krem do naszych deserów. Do tego potrzebujemy śmietanę, najlepiej 30 lub 36 i ser mascarpone i łyżkę cukru lub cukru pudru. I do tego, żeby to wymieszać, mamy taką fajną maszynkę, to jest mikser. To jest tak, potrzebujemy mikser, żeby ubić śmietanę. Ale uwaga, nie zbliżać tego do włosów, bo może wyrwać. I nie wkładać paluszków w trzepaczki. W wiertełko. Tak, wlewamy. Ja wlewam, ojciec ubija. Tak. Ojciec ubija naszą śmietanę, a ja w tym czasie mamy ciasteczka Oreo, z których zrobimy ziemię do naszych kwiatków i nadzienie do naszego kremu. Mogą być inne ciastka kakaowe, ale Oreo są najbardziej ciemne i będą przypominać ziemię. Otwieramy je i ciastka będą odkładamy do kruszenia, bo to będzie ziemia, a nasze skutki mus dodajemy do naszej śmietany w trakcie ubijania. Jeśli śmietana jest już ubita, dodajemy do niej powoli ser mascarpone. Czyli ojciec ubija, a ja dorzucam. Kiedy nasza śmietana jest ubita, to już jest nasz gotowy krem. Teraz zrobimy do niego nadzienie. Mamy tak, bierzemy te ciastka Oreo. Przekładamy na papier. I teraz trzeba je pokruszyć. Można użyć do tego wałka, ale ojciec radzi sobie świetnie bez. Ja w tym czasie przygotuję owoce, które będą też naszym nadzieniem. Możecie do tego deseru użyć owoców takie, jakie lubicie. Mogą być truskawki, maliny. My mamy banan i borówkę, ale mogą być każde inne owoce, jakie lubicie. Dobrze, to tutaj owoce już będziemy mieli pokrojone. Oczywiście borówki nie będziemy kroić, ale banana pokroiłam w taką kostkę. Starczy tak? Starczy. Jeszcze bardziej? Starczy, super. Idę do lodówki po nasze kubeczki i za chwilę będziemy je napełniać. Nasze kubeczki wyjęliśmy z zamrażarki i teraz musimy wyjąć z środka tą czekoladę. Jak my to zrobimy? Bierzemy nożyczki i nacinamy kubeczek delikatnie w wąskie paseczki. Takie, że on musi być w kilku miejscach nacięty. My tu akurat mamy taki kubek, który ma strasznie gruby rand, więc troszeczkę tak w kilku miejscach sobie nacinamy. I teraz bardzo, bardzo, bardzo delikatnie odklejamy nasz kubek od czekolady. Trzeba bardzo uważać, bo jeżeli zrobimy to zbyt dynamicznie, to nam się doniczka popsuje, a wtedy trzeba będzie robić ją od nowa. Tak jest. Bo ciężko jest posklejać. Ale patrz, jak fajnie. Chyba byłoby ciężko, chociaż z czekoladą może by się udało. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego próbować. Pytanie, co by było takim klejem do czekolady? Może Snickers? Karmel. Karmel. Bo jest klejący. O, wtedy byłby jeszcze bardziej słodki nasz deserek. Jeszcze sobie tutaj dotknę. Trochę nam to tutaj pękło. To troszeczkę pękło, ale to na samej górze to nie szkodzi. Mamy. Będzie nasza dolniczka troszeczkę mniejsza. O, proszę. O, rewelacja. Ciekawe, czy mi się uda tak zrobić ładnie też. I wyciągamy delikatnie. Proszę, proszę bardzo. Jest. Jedna jest. Próbujemy dalej. Teraz ja będę. Staram się
nacinam. Myślę, że gdyby to był kubeczek na przykład papierowy, to mogłoby być troszeczkę prościej. Także jeżeli macie papierowe kubeczki, to możecie spróbować takich zrobić. Na pewno byłoby bardziej ekologicznie, jakbyśmy mieli tutaj kubek taki. Próbuję następny. Patrz, jak mi wyszło. O, chyba jest. Dobrze, że nalaliśmy tak dużo tej czekolady do środka. Już musi tylko wyskoczyć do środka. Jeszcze tylko denko i już? O, chyba mój drugi też jest. Patrzcie, jakie rewelacyjne. Mamy. I teraz to już mamy. Co robimy dalej? Co robimy dalej? O, teraz nakładamy do naszych kubeczków krem. Mamy nasz gotowy krem, bierzemy kubeczek, nakładamy na spód trochę tego kremu. Niepełno, tak troszeczkę na spód. I teraz przekładamy, może do tego drugiego też. Tyle czy jeszcze więcej? Myślę, że wystarczy, bo jeszcze nałożymy do niego owoce i drugą warstwę naszego kremu. Czyli teraz możecie owoce użyć jakie chcecie. My tutaj mamy borówkę i banany. To teraz, czyli możemy wrzucać tu borówki do środka? Możemy. A dużo trzeba tych borówek wrzucić, czy mało? Na wierzch będziemy jeszcze kłaść drugą warstwę kremu. I więc to tak, każdego? Żeby się zmieściło. Do każdego. Do każdego. O, to ja też jeszcze tutaj wrzucę z tych. A ja sobie może zrobię jednego z banankiem. Jeśli mamy duży owoc, no to musimy go pokroić. I kroję A, sobie. A czy trzeba pokroić w kostkę? No tak, wtedy będzie się więcej zmieścić. Kostkę albo w jakieś mniejsze. Mhm. W każdym bądź razie musi być pokrojony. Czyli ja sobie dorzucam. Dorzucisz tutaj też? Tak, oczywiście. Oczywiście będziemy mieli mieszany. I teraz na wierzch dokładamy znowu naszego kremu. A jeszcze krem. Jeszcze krem, tak. Dokładamy jeszcze kremu. Mogę tutaj przesunę. Niespodzianka owocowa w środku będzie. Tak. Hop. Hop. O, jak fajnie. Jeszcze. Będą myśleli, że to jest po prostu krem, a tam jeszcze jest taka witaminowa bomba. Można by powiedzieć, że to nawet jest zdrowe. Można do środka włożyć różne rzeczy. Można włożyć, jak ktoś lubi, rodzynki, żurawinkę. O. Można jakiegoś żelka, niespodziankę do środka. Teraz posypujemy tym naszymi skruszonymi ciasteczkami, które kruszyliśmy. Posypujemy na wierzch nasz deserek. Będzie wyglądało, jakby to była ziemia. Tak, to ma wyglądać, jakby była tutaj ziemia. I musicie przyznać, dzieci kochane, że to troszkę tak wygląda, prawda? Jakby była ziemia. Posypujemy na wszystkie nasze desery. Super. Mamy. I ostatnią rzeczą, jaką mamy, wsadzamy naszą roślinkę. My mamy tutaj akurat miętę, tak. Ale może być to melisa, bazylia, jakieś takie. A my mamy takie bardzo ładne kwiatki, takie fajne, zielone. Tak. Czyli umówmy się, że najlepiej jest wziąć miętę do tego. Miętę można zjeść, przy okazji będą witaminki. Pyk. Ucinam i zobaczcie. Odstawiamy i mamy gotowe. Taka nasza robatka. Piękne roślinki, doniczki, które są do zjedzenia w całości. Słuchajcie, to wygląda bardziej realnie niż się spodziewałam. To naprawdę można kogoś zrobić. Zażartować. O, popatrzcie, powiedzieć, że jest to kwiatek do posadzenia, a tak naprawdę zacząć jeść. Ale by było fajnie. Kochane dzieciaki, czekamy na zdjęcia waszych kwiatków. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. Ciocia Lucy ma zawsze szalone pomysły, więc liczymy na kolejne. Wspaniale, to pomodlimy się teraz o dużo radości. Niech towarzyszy nam wszystkim radość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo radości, módl się za nami. I teraz można zajadać kwiaty. Pyszne. Do zobaczenia. Pa, pa.